Cześć. Z tej strony Eni Kombinuje z papierami. Witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam wam wreszcie pokazać moje wygrane, które w moim domu są już od naprawdę y no, kilku tygodni, ale jak już wiecie, nie miałam za bardzo jakoś nastroju ostatnio do nagrywania i te wszystkie filmiki tak po kolei nagrywam po czasie, nadrabiam wszystko, żeby Wam wrzucić, pokazać. Tutaj mam dwie wygrane. Jedna wygrana to jest rozdawajka, a druga to jest już wygrana za pracę, którą wykonałam. No wygrała w wyzwaniu, więc no stwierdziłam, że wam już to nagram razem. Nie będę tego rozdzielać już na dwa filmy, bo tak jak mówię, jestem do tyłu z różnymi filmami, więc e, chciałabym to wszystko powoli e, no już opublikować, bo i tak to są e, rzeczy, które już dawno temu powinny być opublikowane. Troszeczkę coś mi tutaj z ostrością nie tak. E, no i co to są za wygrane? Słuchajcie, e, chciałabym wam ci pokazać. Najpierw myślę paczkę, która przyszła do mnie od Scrapkate, bo wygrałam w wygruszowaniu. W wygruszowaniu jeszcze wrześniowym, także, no mówię, jest to dosyć zaległa wygrana. Tam wtedy było wyzwanie, żeby zrobić pracę z wykrojnika, więc no nic takiego jakiegoś bardzo trudnego, no ale też stwierdziłam, że tu musi być jakaś praca taka wow, żeby ten wykrojnik był też taki no wyjątkowo jakiś ciekawy, żeby przykuł uwagę, żeby jednak, no żeby ta moja praca została tak wyróżniona. No, i wyjątkowo mi wtedy zależało, przyznam szczerze, nie tylko już na samej wygranej, tylko na nagrodzie, bo nagrodą wtedy była gorciuska, Jak wiecie, ja po prostu uwielbiam je. Więc no, marzyło mi się wygrać akurat w tym gruszowaniu. Słuchajcie, udało się, więc byłam przeszczęśliwa. Jeszcze wtedy właśnie. Gdzie zbliżały się moje urodziny, więc no marzyło mi się, żeby tak faktycznie gdzieś tam wygrać i to potraktować jako taki, jako taki prezencik, troszeczkę. No więc cieszę się bardzo. Postanowiłam zrobić boksować z takim mostkiem. Widzieliście już tego boksa na moim kanale? Eee, taki ślubny, wiecie, ja rzadko w ogóle robię ślubne prace, ale akurat miałam taki dosyć fajny, ciekawy wykrojnik a że miałam problem, bo nie miałam żadnego takiego mostka tekturowego już coś takiego też robiłam kiedyś to stwierdziłam, że dla odmiany zrobię właśnie mostek z wykrojnika, będzie to ciekawe, coś innego i przy okazji właśnie stwierdziłam, że będę mogła to zgłosić na to gruszowanie i tak sobie pomyślałam, miałam taką nadzieję że może właśnie komuś się spodoba taki wykrojnik chociaż tam też użyłam dużo więcej wykrojników, więc no nie wiem czy akurat to się tak spodobało, bo tam też miałam takie różne banerki wykronik serwetki, podżyczenia, kwiaty były z wykrojnika, listeczki, więc tam dużo więcej użyłam takich różnych wykronikowych um, rzeczy, ale no, głównym takim elementem tego boksa był ten mostek. Ja wam postaram się w ogóle wstawić tutaj chociaż jedno zdjęcie tego mostka, może właśnie tej pracy, tego boksa żebyście wiedzieli, za co to wygrana w ogóle. No mam nadzieję, że nie zapomnę. Więc no tutaj dziękuję wszystkim, co na mnie głosowali, bo no bardzo mi było miło i, i tak ogólnie, że wygrałam i no ucieszyłam się też samej nagrody, więc no... Cieszę się bardzo. No i tak dopiero teraz nagrywam, bo no jak to przyszło, to też nie miałam jakoś tam czasu nagrywać, a później zaczął się do nas ten taki trudny czas i no nie miałam nastroju, żeby Nagrywać filmik z wygraną, bo to jednak są takie radośniejsze filmy. Teraz nawet nie do końca jeszcze czuję, że to jest to, ale już po prostu chcę to wszystko nagrać, pochować, bo to już ileś tutaj leży ale i tak już troszeczkę jest lepiej, więc stwierdziłam, że dobra, już siadam, nagram w końcu te wygrane i pokażę wam, co otrzymałam, bo oprócz wykrojnika znalazło się tutaj coś jeszcze, więc ja byłam w ogóle zaskoczona, bo byłam święcie przekonana, że to będzie tylko ten wykrojnik i to wszystko, także bardzo się ucieszyłam, że jest coś więcej, a druga wygrana jest to wygrana od Craft and You Design i tutaj też byłam po prostu tak zaskoczona, bo oni co jakiś czas robią tak taką rozdawajkę przy jakichś takich większych nowościach, gdzie są papiery, wykrojniki, różne takie inne rzeczy najczęściej, że można wziąć udział w rozdaniu i oznaczyć siebie i jedną osobę, no taką, wiecie, jakąś pewnie najbliższą skraperkę czy, czy, czy koleżankę, z którą chciałoby się wygrać. I wtedy się dostaje nie dość, że dla siebie tą nagrodę, to jeszcze dla tej koleżanki, którą się oznaczyło, więc jest taka, wiecie, podwójna radość, bo się cieszymy sami wtedy, jak wygramy i też cieszymy się z radości tej naszej bliskiej, znajomej, więc no to jest taka podwójna radość i ja już kiedyś w ogóle wygrałam tam, więc no dlatego byłam zaskoczona, że się znowu udało, bo kiedyś z moją koleżanką Anią już wygrałyśmy w takim no w takim właśnie tego typu rozdaniu no już trochę temu to było co prawda ale no udało się ponownie tym razem oznaczyłam moją drugą koleżankę też Anię bo akurat to rozdanie było tuż przed właśnie naszymi urodzinami tak samo bo ona ma akurat dwa dni po mnie i tak też napisałam że byłby fajny prezent na nasze urodziny bo obie akurat mamy w tym czasie no, to była zimowa kolekcja, przepiękna. I tak jak tam napisałam, tak marzę wykorzystać tą kolekcję. Bo ja tam napisałam, że te papiery by się świetnie nadały do zrobienia jakiegoś takiego zimowego albumiku, niekoniecznie właśnie świątecznego, a bardziej zimowego, w którym bym dała zdjęcia mojego pieska. No i oczywiście nas, no takie, wiecie, po prostu rodzinne zimowe zdjęcia podczas zabawy na śniegu, czy spacerów z pieskiem, bo akurat, wiecie, mój piesek jest biały, więc nie mogę się doczekać, aż spadnie śnieg i zobaczę go, jak tam będzie biegał sobie po tym śniegu, jak w ogóle zareaguje na ten pierwszy śnieg, więc na pewno będę robić mnóstwo zdjęć i pomyślałam sobie, że fajnie byłoby stworzyć taki albumik z tych zimowych nowości i właśnie z takich zabaw na śniegu chociażby taki jakiś mini, ale żeby taki zrobić, no do tych takich śnieżnych papierów powinien się świetnie wkomponować, jak on też będzie biały i będzie też będą no zdjęcia, wiecie, też na śniegu, no myślę, że to będzie super wyglądać. Zresztą, oczywiście można zrobić jakieś zimowe karteczki, atyciaki... Czy jakiś dekor, nawet jakieś bombki na choinkę. No i tutaj miałam mnóstwo pomysłów, więc no kolekcja jest przepiękna. W ogóle jeszcze wychodzą teraz maski od Craft and You Design, z czego też się cieszę, bo ja kocham maski. Ja mam całe dwa segregatory masek, naprawdę mam ogrom, bo ja uwielbiam tego typu. Produkty do scrapbookingu. I tutaj też siemię, jaka jakaś znalazła, więc też się ucieszyłam. Są nowe stempelki, wykrojniki, jak to u nich, więc naprawdę masa nowości i wyjątkowo mi się te papiery podobają, tak bardziej wyjątkowo niż zwykle. Bo ja ogólnie mam, szczerze powiem wam, scrap and you design, także kocham ich wykrojniki za ceny, za jakość. Fajnie wykrawają, ale z papierami mam różnie. Jedne kolekcje uwielbiam. I są moimi takimi jednymi z ulubionych, a jedne tak niekoniecznie mi przypadają do gustu, bo oni mają bardzo różnorodne te papiery. I w ogóle jakbyście spojrzeli na papiery od nich tworzone lata temu, a teraz to też zupełnie są inne. Eee, ale też nawet te takie bieżące są bardzo różnorodne i, i też tematyka taka bardzo różna, więc no, zależy, czy mi tam coś przypasuje, a ta zimowa jest po prostu tak piękna, tak bardzo mi się podoba, że jest chyba moją ulubioną teraz w ogóle z Craft you Chociaż jeszcze bardzo lubię taką leśną. Teraz zapomniałam, jak się nazywała, ale taka leśna, kolorowa ze zwierzątkami. Tam też jakieś były króliki, różne takie paprotki, yy, miała takie piękne, żywe kolorki. I zupełnie mi wyleciała teraz nazwa, ale też ją uwielbiam, no mam swoje takie ulubione stamtąd. Yy, no, więc to Wam też pokażę. Bo no, ucieszyła mnie ta wygrana i, i, i tak. Wyjątkowo, bo też za bardzo ostatnio nie mogę sobie pozwolić na kupowanie wszystkich nowości, mam dużo wydatków, więc sama mam możliwe, żebym sobie na nią nie pozwoliła, albo przynajmniej nie w takiej ilości. A tak to mam tutaj taką radość. Jeszcze potem sobie na urodziny dokupiłam dwa wykroniki, też właśnie z tych nowości, chyba dwa albo trzy. Już teraz powiem Wam, te, też mi leżą te zakupy już trochę i teraz zastanawiam się, czy ja w końcu kupiłam dwa, trzy, trzy. Ale no nieważne, no zobaczycie to już w osobnym filmiku w holu zakupowym, więc teraz już nie będę tego tutaj Wam pokazywać, ale no też będę mieć więcej z tego, bo po prostu niektóre wykroniki mi się tak spodobały i wiedząc, że mam tą wygraną, tą kolekcję, to tym bardziej sobie dokupiłam, żeby to sobie, wiecie, wykorzystywać i, i łączyć z tymi papierami. Także dziękuję jeszcze raz bardzo, bo. Nie wiem, może ktoś z tej firmy mnie akurat ogląda, a jestem po prostu zaskoczona tak mile, że w ogóle drugi raz się udało, i drugi raz też dzięki mnie y, moja koleżanka Ci cieszyła, bo ona. Widziała, że ją oznaczałam, ale jak to przeczytała, to z tego, co mi pisała, była w pracy. Później zapomniała w ogóle się tam zgłosić i okazało się, że ona w ogóle komentarza tam żadnego nie napisała, więc tak naprawdę wygrała dzięki, jakby, mojemu komentarzowi. Więc to taka podwójna radość, że mogłam faktycznie też jej sprawić taką urodzinową niespodziankę. Bo, no mówię, ona ma zaraz po mnie urodzinki, więc tak miło mi było z tego względu. I mam nadzieję, że faktycznie też się cieszy jak ja. E, no, dobra, nie przedłużam, bo ja się rozgadałam w tym wstępie, ale no dawno nie nagrywałam, dawno do Was nie mówiłam, więc znowu muszę się tak troszeczkę rozkręcić. Także wybaczcie, to taki długi wstęp, ale no musiałam się podzielić też troszeczkę moją radością, tak spóźnioną, bo ja już nawet zapomniałam, co tutaj jest troszeczkę, więc akurat sobie przypomnę przez to, że to tak długo leżało. Już Wam pokazuję, co tu się znalazło w tych dwóch paczkach. Zacznijmy sobie od paczki, którą dostałam od ScrapCade za tą wygraną w kruszowaniu. I powiem Wam, że była pięknie zapakowana. Ja już to odpakowałam, bo no, nie wytrzymałam, musiałam sobie obejrzeć, zwłaszcza, że wiedziałam, że tak za dużo czasu nie mam na nagrywanie i że pewnie to sobie nagram później. No, nie spodziewałam się, że później się wydarzy Dużo innych rzeczy, przez co w ogóle już nie będę mogła nagrać przez dłuższy czas. No ale i tak nie powstrzymałam się, otworzyłam sobie to sama, więc no przyznaję jeszcze że, że widziałam. Ale postarałam się to zapakować tak pięknie jak było, żeby wam pokazać jaka śliczna paczucha do mnie przyszła, jak ładnie zapakowana. No ja też uwielbiam jak są takie paczki ładnie ozdobione, chociaż przyznaję też sama, że ja... No wiecie, chciałabym nieraz tak pakować ładnie i, i czasami się uda, ale... Nie jestem fanką pakowania. Bardzo nie lubię tego robić. Więc przyznaję teraz szczerze, że no nie cierpię i wiem, że niektórym skraperkom dałam tak po prostu wrzucone nieraz w miękach przyda się. Jak mam więcej czasu, to czasami coś tam zapakuję, ale u mnie to z tym różnie bywa. Jakoś nie lubię pakować. Umiem gdzieś tam wiecie jakoś upakować te paczki, ale jakoś tak jest to zajmujące czasowo, więc tym bardziej doceniam, jak ktoś tak ładnie zapakuje i tu tak ładnie przychodzi, bo sama tego nie lubię robić. Chociaż wiem, że to zawsze sprawia taką dodatkową radość i od razu inaczej paczka wygląda, no nie? Więc. Dostałam taką paczuchę, a oprócz tego osobno jeszcze paseczki, z których też się bardzo ucieszyłam, więc może od nich zaczniemy. Są to, słuchajcie, paseczki od Alchemy of Art, jak wiecie, ja uwielbiam też papiery Alchemy, więc strasznie się ucieszyłam, zwłaszcza, że w ogóle nie kupowałam tych świątecznych nowości, w ogóle ostatnich nowości żadnych z Alchemy i chyba nie będę kupować, bo i poprzedni rzut y, i ten ostatni jakoś tak y, no nie było to nic czego nie mam podobnego o tak bo nie jest to jakieś brzydkie ale no po prostu już troszeczkę się ograniczam bo wiecie i finansowo i też z tym miejscem już y, wiem że ja tego nie jestem w stanie przerobić po prostu już y, zaczynam troszeczkę mądrzeć w czasie y, więc y, mimo że ja i tak wiem że za dużo kupuję to staram się chociaż trochę różne te zakupy ograniczać, i mimo, że na przykład podobała mi się z tego przedostatniego rzutu kolekcja taka steampunkowa i nad nią myślałam, to w końcu zdecydowałam, że na razie nie kupuję. Ja mam i tak dużo tych steampunkowych rzeczy i tak nie jestem w stanie tego poprzerabiać, więc już sobie dałam spokój, ale wiecie, takie dodatki można nawet łączyć z papierami z action na przykład. No nie, bo tam nie mamy właśnie elementów, więc zawsze takie paski cieszą, szczególnie jak się nie ma kolekcji. Więc dostałam takie paseczki i to są po dwa, więc można użyć dwóch stron, także to też super, że nie mam jednego, bo, bo bym musiała, wiecie, decydować, a to by było ciężkie. Tu z jednej strony są takie Mikołaje, ja jakoś za Mikołajami troszkę mniej przepadam, chociaż niektóre mi się bardzo, bardzo podobają, więc to zależy w sumie od Mikołajów, bo no taki... Takie bardzo jakieś takie, no te po prostu mi nie przypadły do gustu, takie no nie wiem... Jakoś nie spodobały mi się, powiem szczerze, ale te kule są przepiękne, bo ja w ogóle kiedyś zbierałam takie kule właśnie ze śniegiem. Uwielbiam coś takiego, nawet sobie w tym roku też kupiłam taką świąteczną z piernikiem w środku, ale w momencie, kiedy za nastolatki, przez przypadek zbiły mi się ze dwie, przestałam je kolekcjonować, bo jakiś taki miałam żal. Później nie było na to miejsca i już przestałam, ale kiedyś miałam naprawdę dużo różnego rodzaju takich kul, chociaż no też jak jakąś widzę, fajniejszą, i tak dalej kusi. I tak jak kupiłam teraz w Action Świąteczną, tak no widzicie, dalej, dalej mi się podobają, więc no strasznie spodobały mi się te grafiki. I tutaj mam jeszcze takiego pięknego renifera, takiego w złocie. A z drugiej strony, no zobaczcie, po prostu tymi się są urocze. Tym bardziej, że ten mój piesek jest w typie misia, jak to się mówi, więc taki mały też niedźwiadek troszeczkę. Tutaj mamy takiego pingwinka też uroczego. Kolejny tutaj taki renifer, słodki, uroczy. Tu taka też szklana kula w takim dziwnym, innym, ciekawym kształcie. No i tutaj taka, więc no myślę, że tutaj z tego użyję... Z tej strony, a z tej drugiej to tych kul, ewentualnie i tego reniferka, bo to mi koła jakaś tak średnia, więc ewentualnie tutaj podwójnie tych. Drugie co dostałam, zapaski to są takie też bardzo fajne. Wiecie, jak Mikołowi się zostawiało: mleko i ciasteczka, nie? Zawsze to tutaj takie grafiki pod to, ale no też takie bardzo fajne, kojarzące się zaraz świątecznie, więc bardzo mi się to też spodobało. A z drugiej strony mamy takie śnieżynki, więc też można sobie je tak powycinać do różnych takich zimowych bardziej prac. Także też są bardzo, bardzo fajne. I ostatnie paski, no to z tej strony to nie ma nic szczególnego, bo to jest takie po prostu tło, ale z drugiej mamy przepiękne różowe poesencje. Ja mam i papiery z Ekstrzym w takim różu i papiery od Karoliny Binkowskiej w takim różu i papiery od Tosi w takim różu, więc mam z czym to jakby połączyć, także też się cieszę, bo ja uwielbiam róż. I akurat mi nie przeszkadza Róż Święta. Jestem z tych osób, co mi się to podoba, bo wiem, że nie wszyscy lubią takie mało tradycyjne kolory świąteczne, ale ja wręcz kocham, więc no strasznie się ucieszyłam z tych paseczków. No a teraz przechodzimy już do tej głównej paczki. Tutaj mamy karteczkę z gratulacjami, więc no bardzo mi miło. Mam też podpis Kasi. Ściskam Kasia, no nie ukrywam też bym chciała poznać Kasię na jakimś zlocie w końcu czy coś, no ale no wiecie, na razie jeszcze nie byłam, w ogóle ładna taka grafika tu powiem wam z tego co Zoju też miało, nie, podoba mi się, więc mam karteczkę na pamiątkę, no i co, otwieramy, tu mamy wstążeczkę, którą oczywiście sobie też zostawię na coś, wiadomo my wszystko użyjemy i piękny papier, też sobie go zostawię. Na jakieś opakowanie. Jak jednak będę miała wenę, to sobie tutaj coś opakuję. Widzicie, chęci może bardziej o tak nie I czekajcie, wezmę ten papier na bok. Nie chcę sobie tutaj rozerwać. O mi się przykleiło. O, dobra. I po kolei Wam pokażę, co tutaj się znalazło, więc prócz tego co, czego się spodziewałam, znalazła się z fabryki Weny taka ramka. Od razu z takim do postawienia, które można sobie fajnie, myślę, zmediować. Więc, no, bardzo fajna w ogóle. Super jest, więc na pewno sobie kiedyś wykorzystam. Można to fajnie tak ozdobić, że tu jeszcze jakieś elementy takie, wiecie, powycinane, przykład czy jakieś po prostu kwiatki, gałązki takie, i zrobić to bardziej trójwymiarowe. Kiedyś babci robiłam podobną taką ramkę. I właśnie kiedyś, jak robiłam babci i, i chyba jeszcze wtedy mój mąż nie wypalał, albo jakoś tak to było, to ja specjalnie kupowałam taką ramkę, żeby mieć w action, a tutaj widzicie, mam taką, gdzie mogę sobie sama ozdobić, nawet pomalować na jaki kolor chcę. Więc bardzo fajnie i ona taka... Tutaj będzie miała takie wgłębienie, no ładnie będzie wyglądać, myślę. No mam już kilka na to pomysłów, bo mogę taką bardzo mediową zrobić. Albo właściwie typowo z wycinankami, albo trójwymiarowo. No, już sama nie wiem, w jaką stronę pójdę, jak już ją będę ozdabiać, ale będzie to też fajny pomysł na prezent. Jak nie będę miała pomysłu, to można zawsze komuś taką ramkę ozdobić i dać, nie? No i jeszcze dostałam papiery. I to są papiery z Minty Papers Golden Days, takie jesienne, no bo mamy jesień, więc wiadomo. Ja tych papierów chyba nie miałam nigdy całych, ewentualnie jak gdzieś tam dostałam w gratisach. Tak mi się wydaje, choć przyznam szczerze, że to nie jest moja ulubiona kolekcja, ja nie lubię takiej kolorystyki stonowanej, to jest takie mało. Jak już jesień, to musi być złota, polska jesień, mogą być takie vintage klimaty, więc dla mnie bardziej takie, wiecie, alchemy, Craft o kroki w tą stronę papiery jesienne mi się podobają. Mintaje właśnie mają takie jaśniejsze kolory, które do mnie nie przemawiają, no te grafiki też tutaj jakoś mnie szczerze nie powalały, jakoś tam szczególnie. Więc jak już, to prędzej bym użyła tych tyłów, bo te paseczki są bardzo fajne i można je w ogóle do każdych innych prac, nie jesiennych w ogóle użyć. To mamy piękną kratę akurat też do jesiennych prac, ale to można być łączyć z czymś innym. No tu jest taki korek tylko, więc to tak średnio tutaj bym powiedziała. Tu takie też plastry, tutaj taka pepitka. No to jest ewentualnie do jesiennych prac fajne, takie po prostu tło. No ale jakoś tak... No. Mnie się od początku na mało podobała, powiem szczerze, więc no przez to jej nie kupowałam, ale z drugiej strony nie mam, więc zawsze tych tyłów mogę sobie użyć. No, jeszcze zobaczę, czy sobie zostawię, czy do kogoś pójdzie, ale no, ucieszyłam się bardzo z tego, ponieważ ja z tego kupowałam pojedyncze arkusze, dlatego że stwierdziłam, że to fajnie pasuje z pewnymi papierami od P13 znowu i, i chciałam sobie to połączyć, bo od P13 wtedy też. Kupowałam chyba jakoś pojedyncze te arkusze, już teraz nie pamiętam, ale no tego bloczka zresztą uzupełniającego akurat nie miałam, więc teraz będę mogła sobie to połączyć. I jak to wygląda? Słuchajcie, tu jest taka. No, takie spękania, czy coś. No, takie wiecie, można sobie użyć. Tu są bardzo ładne kwiatuszki, przepiękne są, takie delikatne w ogóle. Nawet jakichś ślubnych też prac by mogło to być. Tu kropaczki na tle takiego jakby jeansu, więc i też mi się skojarzyły takie letnie prace morskie, jakieś może i też takie po prostu kobiece, delikatne. Tutaj znowu takie kwiatki na różowym tle, no przepiękne, one są, bardzo mi się podobają. No to znowu w takie greckie klimaty bym powiedziała, więc ja też mam jeszcze do zrobienia album z Grecji, także. Może by mi się też przydało. Tu piękne dechy. Ja uwielbiam dechy, więc no tu różowe, niebieskie, więc obie strony mi się podobają. No tu drzwi to ja tak niekoniecznie moje klimaty, ale z tyłu mamy piękną kratę do nawet jakichś przepiśników, czy kartki e, takiej dla babci czy coś. E, rameczki. Akurat to też można fajnie wykorzystać, nawet do albumu. I, i wiecie, sobie podkleić i do wsuwania na zdjęcia. Więc to jest ekstra i tutaj też taki, taka delikatna kratka do na przykład dziecieczkowych prac, bym to widziała. Sweterek do zimowych, nawet teraz można by było użyć. Tu z tyłu tak, takie tło właśnie piękne, kwiatowe, które będzie pasować z tamtymi grafikami. I papierami z Elody właśnie, które mam. No tu właśnie kwiatki, jakieś wianki, chociaż no powiem, że one jakieś takie powalające nie są też. No ale wiecie, jako uzupełnienie do tych rzeczy, co mam, to będzie też fajnie. Z drugiej strony, znowu sweterek. No i bardziej mi się podobają te elementy, właśnie te kobiety są prześliczne, więc tu się z tego ucieszyłam. No i są te właśnie budki, ptaszki, no i jakieś takie rameczki, ale najbardziej mi się podobają te kobitki. Ewentualnie to garden taki do prac ogródkowych, no i z tyłu znowu mamy to, co z przodu, tylko w mięcie, takie popękane i tu chyba już od początku, tak, a z tyłu mamy taki biały po prostu jakiś materiał, więc jakieś tło, także to y, mnie bardzo ucieszyło, bo to jest coś, czego nie mam, y, w sumie nic z tego nie mam, ale wiecie, o co chodzi, no to mi się akurat tak szczerze, wiecie, ja zawsze staram się szczerze mówić, akurat ta kolekcja mi nie przypadła za bardzo do gustu, natomiast ta druga jest trafiona w punkt, Także też się bardzo ucieszyłam. Tym bardziej się nie spodziewałam w ogóle, wiecie, dodatkowych rzeczy prócz tego, co tutaj jest najważniejsze. A to coś to jest coś takiego. Słuchajcie, wykrojnik. Ja nie mam żadnego za bardzo takiego wykrojnika do składania chyba. Więc no bardzo mi się podobają. Znaczy, bardzo mi się podoba ta właśnie, dlatego, że no niby to jest morska. zastanawiam się, jak to tam... No na pewno sobie poradzę ze składaniem, bo ja już nie raz składam takie wykrojniki, ale będzie zabawa. No ale o to też chodzi tutaj w takich, tego typu wykrojnikach. Um, bo właśnie do czego chciałam um, dążyć... Wybaczcie, że się tak mieszam, powtarzam, ale już jest na dawno, nie nagrywam i tak mi jakoś dziwnie. Um, ale no ona no przez to, że jest... Um, morska, no tutaj niby siedzi na jakimś kamieniu czy, czy coś, ale tutaj tego kamienia oczywiście nie ma tylko ona będzie wyglądała tak po złożeniu e, natomiast można ją zrobić w różny sposób nie musi siedzieć akurat na kamieniu, jak w ogóle ją wytniemy w jakimś innym papierze e, i wybierzemy kolory takie mniej marnistyczne, to może być jakąś tam dziewczynką po prostu jakąkolwiek inną i może siedzieć na książkach może siedzieć na jakimś nawet krzesełku. na jakimś, nie wiem co mi tam jeszcze, no na, czym, na walizkach na przykład, bo chyba właśnie Kasia robiła chyba na walizkach, właśnie tą kartkę z nią. Tak coś mi się kojarzy, już mówię trochę, to było temu i nie chcę tu nic pomylić, ale no właśnie, można ją zrobić w wersji takiej podróżniczej, w wersji szkolnej, w wersji właściwie jakiejkolwiek, nie? Więc, yy, no, taka ciekawa jest, inna. Mm, więc no podoba mi się i na pewno coś z tego stworzę. Wtedy, jak będę sobie robiła te prace, co Wam obiecałam ze stemplami z George'ami, George e, myślę, że po nowym roku się za to zabiorę i zrobię całą taką serię. I może właśnie też powstanie kartka z tego wykrojnika i, 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 i tak do kompletu. Bo no, ja jestem strasznie ciekawa, jak to wyjdzie, czy, czy w ogóle będę miała to posklejać jakoś razem. Ale byłam ciekawa takiego wykronika właśnie z Georges i mam do kolekcji, także strasznie, strasznie się cieszę. Tu widzę, że wszystko jest pokazane, jak się wycięło, no, no ale to wiemy, to no. E, więc tak, fajnie, bardzo fajnie. Tak patrzę, że to są chyba propozycje, jakich tych użyć, żeby taka, bo chyba tych papierów tu nie ma. E, no, ale no mówię, nie trzeba takich marnistycznych używać i, i wtedy też Wyjdzie taka, wiecie, inna e, dziewczynka. Tutaj typowo jest taka marnistyczna, nie? Przez te kolory, to że tam są jakieś kropki, i i, i, i tak. E, dobrze, to ja sobie to posprzątam i zaraz do Was wracam z tą drugą paczką od Craft and you i pokażę Wam, co tam znowu się znalazło. Także zapraszam na dalszą część. A. Wszystkim osobom, które na mnie głosowały jeszcze raz, jeżeli są tutaj takie, które głosowały na mnie wtedy i mnie oglądają, to serdecznie im jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. I Kasi również dziękuję za tą przepiękną nagrodę, taką zaskakującą, bo no mówię nie spodziewam się, że będzie coś więcej. Także bardzo mi było miło, bo tak jeszcze wiecie, przed urodzinami. Co prawda ta paczka już doszła po urodzinach, ale no też osłodziła troszeczkę. Um, no u mnie taki dość trudny czas, także fajnie, cieszę się no i teraz przechodzimy do dalszej części wróciłam już z przygotowanym drugą paczką, z pokazaniem wam tego co tutaj się znalazło a znalazło się tutaj wszystkiego po troszku bo mamy i stemple, i maskę, i wykrojniki i oczywiście papiery, więc no na to. Także bardzo, bardzo miło. No i już Wam pokazuję po kolei, co tutaj się znalazło. Słuchajcie, pierwsze, co to był stempel? Stempel takich, jakby chlapek, ale myślę, że może to fajnie też w kwiatkach wykorzystywać, chociaż ja jeszcze nie próbowałam i ja troszeczkę się boję takich rzeczy robić, że sobie zepsuję, ale no jak ktoś się boi też samodzielnie chlapać, to można użyć takich stempelków. Myślę, że to też się fajnie przyda i do jakichś takich vintage prac, ale może też imitować jakiś taki śnieg, wiecie, no y, coś takiego to jest jestem tego w sumie bardzo ciekawa y, Night Sky Set to też jakieś takie właśnie na niebie, no ciekawe takie, no ja jeszcze też sama wypatruję różnych inspiracji z tym, bo no nie miałam tego typu stempli wcześniej więc coś nowego dla mnie y, takie i tutaj specjalnie właśnie Wam pokazałam nazwę i numer, jakbyście chcieli sobie znaleźć. Drugi, drugie stemple, bo właściwie to jest kilka, to jest coś takiego, no to już tym bardziej do mnie przemawia, bo jest to coś, co ja już od razu wiem, jak użyć. Bo mamy tutaj i gwiazdki, więc do moich ukochanych prac różnych wszelakich galakcji, na pewno gdzieś tam podbijać takie drobne. Właśnie fajnie, że są takie małe, gdzieś sobie można tak tu, tu gdzieś odbić po troszeczku, w różnych miejscach więc myślę, że będzie fajny efekt takich ośnieżonych też gór czy zasp można sobie takie coś zrobić takie no bardzo fajne i tutaj macie takie numery tego też już widziałam inspiracje z tym, z takim właśnie ośnieżonym i no embossing fajnie z tego wygląda więc no myślę, że tutaj będę częściej sięgać po taki Jest bardzo fajny sama by może nie kupiła takiego, więc fajnie coś takiego wygrać, przetestować, bo mi by było może szkoda, bo bym pomyślała, że, nie rzadko, że rzadko po niego sięgnę, a jak tak dostałam, to wiecie, to na pewno będę używać i, i, i przez to też to jest fajne w takich wygranych, bo sama właśnie, no mówię, bardziej kupuję wykroniki, maski, papiery, stemple, tak jednak rzadziej bo też trzeciej korzystam z nie? chociaż też lubię i mam sporo, to i tak wiecie, jakoś wykroniki do mnie bardziej przemawiają i maski. No i jeżeli mowa, mm, jeśli jesteśmy o, w wykronikach, o tak, no to mm, pokażę Wam teraz właśnie też taki, który dostałam i również mi się bardzo podoba, bo to jest taki motyw różnych drzewek, więc też super, że to jest małe, bo to może być do takich jakichś shakerów fajne. Czy takich właśnie, właśnie okrągłych scenek z wykronika, albo do ateciaków, Do kartek też takich C 6 mniejszych. Gdzieś tak, taką, gdzieś tam taką scenkę zrobić z jakimś mniejszym domkiem, i w tle takie drzewa. E, więc bardzo fajne. I tutaj też mamy jeszcze taki mini tutaj. Też coś takiego innego. E, więc tego typu wykroników nie mam. Jak już mam drzewa takieś dużo większe, to są takie fajne, drobne, więc myślę, że też mogą fajnie z tym wyglądać prace, czy wycięty jakieś takich białych drzewek, czy potem na jesień zielone, nie? Więc to nie tylko musi być do zimowych prac, także bardzo fajny wykronik i on się nazywa tak Forest Line po prostu. CW306, jakbyście szukali. No a maska, no, że ja fanka galaxy takiego typu wszelakich. Rzeczy, no to oczywiście mi się podobają takie gwiazdeczki. One są takie też małe, idealne na kartkę C6 od razu, więc no super. Ta maska jest, strasznie mi się podobają, że takie drobne właśnie są te gwiazdeczki, bo ja mam gwiazdki ale zwykle takie jakieś większe, a te są takie maciubkie, bardzo ładne i to się nazywa po prostu Sparks. No więc. Bardzo się cieszę z tej maski, naprawdę strasznie. No i teraz przechodzimy do samych kolekcji. Słuchajcie, to nie jest dwa razy, to są dwa razy elementy do wycinania. Po prostu gdzieś tam zaszła pomyłka przy pakowaniu i nie tylko u mnie, bo właśnie Ania też tak samo dostała i koleżanka jeszcze inna, która wygrała tak samo, bo w ogóle ze mną wygrała też Jowita, Puzio, którą znacie zapewne. Z tym, że ona chyba wygrała na Instagramie. Nie chcę teraz pomylić, ale tak mi się zdaje. I z nią właśnie wygrała też, wiadomo, koleżanka, którą oznaczyła, którą zresztą też kojarzę, więc ona podobno, jak się pytała, też dostała tak samo pomylona i tylko chyba Jowitka dostała prawidłowo zapakowane te papiery. Bo chodzi o to, że tutaj wszystko jest, wiecie, i główna kolekcja, i elementy, tylko że w głównej kolekcji, czyli to jest to, bo tu jest więcej, po prostu zamiast okładki, która powinna tutaj być, gdzie są z tyłu wianki, Drzwi tam chyba były, czy tam okna. To została spakowana przez pomyłkę okładka z tych elementów do wycinania, więc no niestety nie mamy tych pięknych drzwi wianków, więc no troszkę szkoda, ale z drugiej strony będę mieć podwójnie tą po prostu stronę, więc no, ale do tego sobie dojdziemy za chwilę, bo myślę, że ważniejsza jest główna kolekcja, a potem pokażę same. Po prostu elementy jak się prezentują, więc niestety okładki nie mam, ale jest to kolekcja, yy, jak widzicie, o nazwie Paint Over the Winter, yy, więc no ładna. No troszkę mi żal cały czas, że nie mam tej okładki, ale no, wiecie też, to są tylko ludzie, mogli się pomylić i, i wiecie, no zdarza się, nie? Yy, także tak. Yy, i jak te papiery się prezentują? No już wam pokazuję, są przepiękne. Troszeczkę wam nawet powiem, yy, że kojarzy mi się trochę z papierami, nawet margaret. A wiecie, że ja uważam margaret za naprawdę piękne papiery. Yy, bo tam się też dużo dzieje. I tutaj również tym razem dużo się dzieje na każdym arkuszu, więc dużo jest takich elementów pojedynczych, które możemy jeszcze wypatrzeć. I przez to mi się tak to troszeczkę skojarzyło, bo mamy nie tutaj jakieś takie drzewa, jakąś taką scenkę, gdzie możemy zrobić kartkę nawet dla jakiejś dziewczynki, wiecie, bo takie bajkowe bardziej jest, to mamy jeszcze napisy jakieś tutaj wiszące, takie tasiemki. Tu jakieś takie spękania, czy jakąś tam farbę, tu, tu jeszcze mamy sweterek, no w każdym miejscu coś tam się ciekawego dzieje. Więc to jest pierwszy arkusz z tej kolekcji i jego możemy wykorzystać właśnie na jakąś taką kartkę też dla dziecka, przez, ten, przez tą scenkę tutaj, nie? Bo całą resztę to wiadomo do wszystkiego. Natomiast tył, to po prostu jest takie tło też, gdzie są różne zawijaski, kwiatki, e, gdzie niegdzie takie pismo. A tutaj też są takie jakieś przetarcia, takie, takie coś ciekawego tu się dzieje. E, więc no, bardzo ładny również arkusz. Popielony po prostu i wiadomo mamy po dwa arkusze tego samego, więc mamy od razu do wykorzystania dwie strony, że bardzo fajnie. Następny drugi arkusz to jest też coś takiego pięknego, że no wow, bo tu mam jakby już wieczór, gdzieś ciemnia drzewa, wiecie, śnieżynki, takie też śnieg, po prostu okrągłe kropeczki, jakieś też gazety. A u góry znowu takie, jakby przetarcia z farby, czy jakąś ścianę, czy no nie wiem, co to właściwie jest, ale ma też taki ciekawy efekt. A tu przepiękne po prostu okno z poisoncjami. No, z tyłu też taka zimowa scenka za oknem, więc no też coś takiego ładnego. I tutaj można by było fajnie. Kartkę z tego zrobić, nawet sobie gdzieś tak powycinać, troszeczkę potem dodać trójwymiarowe kwiaty. Już mamy, wiecie, kartkę gotową, nie? No coś pięknego. A z tyłu, no to jest łączka. Co prawda, ta łączka jest taka bardzo, tak jakby po prostu naklejane, powrócone gdzieś kwiatki, ale też to myślę ciekawie wygląda, tak pod tło to pierwsze, gdzie tam będzie dużo kwiatków wystawało. Pod kartki czy pod jakieś wodospady w albumie nie, jako tło No to myślę, że będzie ciekawie wyglądać. Kolejny, trzeci arkusz to jest taka scenka też zimowa, gdzie mamy reniferka. To właściwie nie wiem, co ma przypomnieć, ale tu jest takie dużo różnych takich kartek. Trochę też jakby wychodził. Tam skądś są jakieś śnieżynki, tutaj, znowu gazety, tu drzewka zimowe, takie ośnieżone, już bez liści. U góry też tutaj taki ciekawy efekt, i też z tą gazetą. U samej góry znowuż mnóstwo takich drobnych śnieżynek, przepięknie to też wygląda. Więc również taki bardzo ładny, ciekawy, typowo zimowy arkusik, a z tyłu. No, to mamy taki jakby troszkę z szybą zamrożoną mi się to kojarzy. Takie śnieżynki, drobny śnieg, znowu gazeta. No, ładne to jest. Tak jak lód maluje nieraz jakieś takie, nie? Czwarty arkusz. No, to tutaj dopiero się dzieje. Słuchajcie, tu można zrobić też pracę na ślub, bo mamy tutaj kobietę w welonie. Ale też możemy, wiecie, cokolwiek tu wkleić, coś zasłonić i też to wykorzystać. Bo mamy tutaj taką małą, więc łatwo idzie to przez to przysłonić. Właśnie tu kobitkę. Tu mamy dużo różnych takich kwiatuszków. Znowu gdzieś tam gazeta. Do tego paski. Jakieś takie wiszące, bardzo ładnie to wygląda, tak też świątecznie troszeczkę. Różne takie zawijaski. Tu mamy też sweterek. U góry znowu troszkę więcej niebieskiego. Gazeta. A z drugiego roku też cała taka kompozycja z tych kwiatów, więc no też bardzo dużo się dzieje na jednym arkuszu i w różny sposób można to wykorzystać, a druga strona to po prostu jest no stara taka gazeta. Więc to mi się już troszkę mniej podoba, ale z drugiej strony można fajnie to wykorzystać tak bardziej pod vintage, jakieś takie prace, żeby dodać takich różnych przedarć zrobić i jako jakieś warstwy w kartkach z takiej gazety, bo tu dużo jest gazek na arkuszach, więc można sobie to podrzeć i gdzieś tak powpychać w kompozycję, żeby to wystawało spod jakichś tam innych elementów. Więc myślę, że i tak może to w bardzo fajny sposób po prostu zużyć, nie i myślę, że na pewno tak gdzieś zrobię. Kolejny arkusz jest moim ulubionym, chyba piąty, bo tutaj jest dużo rzeczy takich podemnie, ze względu, że mamy i tak. Wodę właściwie no, to pewnie będzie tutaj lód już zamrożony. <grywania> ja takie w ogóle lubię łyżwy, więc zaraz lód mi się kojarzy z czymś takim, wiecie, no, sportem moim, ulubionym zimowym. Jest taki domek tutaj. Ja w ogóle lubię scenki z domkami różnymi, takimi ośniżonymi, to tym bardziej. Jest piękny tutaj śnieg. Są góry w tle w ogóle przepiękne. Tutaj też jakieś drobne kwiatki. Jakaś gazeta znowu u góry. Ale tu mamy też przepiękną scenkę. Kwiatami i zającem takim śnieżnym. No przepiękny jest, więc, no wiecie, uszaki nie. I tu też piękny jest ten papier i ten wzór. Więc, no mówię, znowu kolejny arkusz, na którym sporo, sporo się dzieje. Tu mamy też jakby takie porwane. Też mi się to taki porwany karton tutaj kojarzy. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi. A z drugiej strony jest równie piękny ten arkusz, taki delikatny. Tu jakby taka złota śnieżynka. Tu takie pobielone, fajne, tu znowu bardziej w niebieskie te śnieżynki wchodzą, znowu gazeta, w tyle, w różnych miejscach, no też przepiękne to jest. I już ostatni arkusz, no to już jest taki dom. Są jakieś takie złote, jakby też chlapki, więc tutaj troszeczkę tylko złota się pojawia. Znowu gazeta, jakieś śnieżynki, jakiś tam lampion taki. Tu też, jakby przez lód malowane jakieś takie wzory, coś mi się tak tu skojarzyło. No, i znowu taka popękana ściana gdzieś tam. Jest piękne. A z tyłu różne karty, które można fajnie wykorzystać. W sumie na różny sposób, ale ja to widzę głównie w albumie jako maty pod zdjęcia, maty pod zapiski, ale również może być z tego bardzo fajna kartka, dodać tu jakiś napis czy jakieś kwiatki tutaj jako taka baza czy warstwa pod kartkę i na tym budować kompozycję C6, szczególnie na tym tutaj na przykład, tu można wszystko już pododawać, nie? No to by była bardzo fajna kartka, tak samo tutaj dodać po poistencję na przykład w tym miejscu i zrobić taką bardziej trójwymiarową C6, nie? No to ma potencjał, no prześliczne są te, te, te scenki, bo mamy i sowę, ja bardzo lubię sowy, i taką uroczą wiewiórkę, po prostu ona jest tak cute, no to też jest takie magiczne, ta tutaj pani też jest przepiękna, też na ślubne prace by mogło to być, no na tym to właśnie mówię, można tutaj dużo rzeczy zrobić, więc też takie uniwersalne, no i też takie bardziej pod święta, bo ta... Kolekcja jest bardziej zimowa, ale to na przykład można pod święta podciągnąć, nie. No, więc tak się prezentuje ta główna kolekcja. I już Wam pokażę tylko jeszcze dodatki, które do tego zostały stworzone. Ja już może sobie wszystko zapakuję to osobno, bo to i tak nie jest ta okładka. Więc nie wiem, czy gdzieś się da dokupić w sobie osobną okładkę bobym bym sobie kupiła. Bo naprawdę mi się podobały te tam okna i różne takie. Więc no, w okładce, jakbyście byli zainteresowani, są jeszcze takie wianuszki, które by się fajnie sprawdziły w kartkach. Czy właśnie okna... Ja bardzo lubię w ogóle okna, przez to prze nie umiem przeboleć, że troszeczkę nie było, ale no, mówię, no... Jakby wiem, że to niespecjalnie zostało zrobione, tylko gdzieś tam przez przypadek. I tak się cieszę, że mogłam mieć tą kolekcję, wiecie za darmo tak naprawdę, więc że w ogóle znowu mnie wybrali. Także nie narzekam, tylko mówię tak dla osób, które były ciekawe, co jest z drugiej strony, nie? Tak to, Może sobie mogę tam spojrzeć już na stronie, czy gdzieś tam znaleźć tą kolekcję i zobaczyć jak to wygląda, więc to sobie odkładamy już. No i tu są te elementy. Tu też wszystko sobie poczytajcie, ile, co, gdzie, jak jest, bo tu zawsze wszystko opisane z przodu, bo jakie bonusy, i wygląda to tak, że z tej strony okładkowej, którą mam teraz, dzięki temu podwójnie za to, mamy różne takie tagi, które można wykorzystać do prezentów, jako tagi do albumów, na jakieś zapiski, do kartek też. Myślę, że to też można by było tak odciąć i jako w ogóle jakiś element, czy nawet powycinać te wilczki i sobie użyć, bo po prostu to jest mój ukochany tak. Więc z jednej strony cieszę się, że będę miała ich więcej, no bo te wilczki, wiecie, że ja kocham wilki, one trochę mi przypominają te psy, takie samojedy, jak są mnie, właśnie. No, w sumie mój szpic miniaturowy biały też troszeczkę jest taką mini wersją samojeda, więc no, tak trochę wyglądało. Podobne, więc no bardzo, bardzo mi się podobają. Eee, tu są takie scenki właśnie różnych dzieci bawiących się, więc takiego zimowego albumu na wspomnienia eee, zabaw z dziećmi też idealnie by się wpasowały na jakieś tam zapiski. Eee, tym bardziej, że my kochamy jeździć na łyżwach rodziną, więc no tutaj ta scenka też mi się strasznie podoba. Na nartach nie bardzo umiemy, ale wiecie, też można zjeżdżać na czymś innym. Tu już są takie małe całkiem dzieciaczki, jakieś takie mini tagusie właśnie bardziej do prezentów bym powiedziała. I tu mamy taką piękną, ale nie wiem, baletnicę, księżniczkę. Wiecie, że ja chodziłam na balet, więc takie stroje i w ogóle mi się też podobają. Tu też mamy taką panią. Tu też cękę z dziewczynom, czy kobietom na łyżwach, i tutaj jest jeszcze jakiś taki mały dzieciaczek, też bardzo fajne. No, takie wiecie, jak tu widzicie, tu słowa troszeczkę hala Hedwiga, wersji bardziej rysunkowej, no i tutaj takie mini, nie? Myślę, że bardziej to do ateciaków, czy gdzieś tam też jako dodatek, gdzieś wcisnąć. No, więc tak wygląda okładka. No, a same elementy już od jakiegoś czasu są hmm, podobne w kolekcjach, że takie mini robią, yy, i na jednym arkusz jest mnóstwo przeróżnych dodatków. Już ostatnio widziałam taką kolekcję, właśnie szkolną jakąś tam że taka wyszła, no to ja akurat nie miałam, ale no, myślę, że to też jest fajny pomysł, jak ktoś lubi szczególnie wycinać i robić sobie samemu jakieś scenki, no to tutaj jest tego masa i na pewno też jest fajne to, że tu są one w różnych wielkościach, chociaż brakuje mi też takich całkiem dużych, bo te elementy świetnie się sprawdzą na pewno w ateciakach, idealnie, żeby jakieś takie scenki porobić, więc no myślę, że jakieś powstaną, albo po prostu w gdzieś sobie przyozdobić jakieś kieszonki i też na takich kieszonkach beli czy gdzieś zrobić taką swoją scenkę, ozdobę z takich elementów. Ale na przykład te takie całkiem maciubkie typu to, typu to, bo to naprawdę jest małe, nie wiem, ile to będzie miało z 2 cm, nawet nie, niektóre, to to myślę, że można wykorzystać głównie do calineczek, nie? Czy na przykład to, to dosłownie ma z 1,5 cm. To tak z centymetr i parę milimetrów, więc no są też takie całkiem mini, dla mnie za małe, bo ja celińczyk za bardzo nie robię. No ale są też nie, no ale są również troszeczkę większe, chociaż, no mówię, do kartek, no to już na pewno za małe. Chyba, że do kartek w sensie, żeby zrobić jakąś taką scenkę w kółeczku, nie? W serwerce. No to tak, jeżeli to ma być taki główny element i potem dopiero pod tym jakaś kwiatowa kompozycja, no to wtedy to ma się jak sprawdzić nawet w kartkach. Ale jeżeli ktoś nie lubi wycinać, z tyłu mamy takie też tło po prostu wintyczowe, jakby taki papier. Nie wiem w sumie, co to jest. <laughs> Następne to już bardziej takie bajkowe. Troszeczkę mi się jakaś Kraina Lodu skojarzyła, yy, jakaś Elza, yy, jakaś Zła Królowa, wiecie, no te, te takie różne bajki i baśnie i te sprawy. Ja mam w sumie jeszcze zrobić ateciaki baśniowe, takie zimowe, więc zaległe bardzo. Więc może akurat z tego właśnie skorzystam. Będzie to idealne do tego. Miałam zamiar korzystać z tosiowych, ale jak mam teraz to, to może nawet użyję tego. Zobaczymy. Więc no są tu różne takie niby księżniczki, czy jakieś takie pierścienie. W sumie to by mogło robić trochę za ten... za czarno ognia. Ja już po prostu wszędzie wepchnę Harry Pottera czy te eliksiry, nie? E, no, ale też takie, takie ciekawe. E, jak ktoś nie lubi, może użyć takiego materiału. Chociaż to akurat jest. Y, tu się chyba zaraz nie tajem, bo akurat tutaj takie mało wyraźnie to jest, tak jakby też taka trochę pikseloza, więc. No te tyły takie mało mi się podobają, te elementy są zdecydowanie bardziej no, ciekawe i chyba to jest mój ulubiony arkusz z tych elementów, ponieważ mamy oczywiście kwiaty, które zawsze się do kompozycji przydadzą, yy, liść tak samo i oczywiście zwierzątka, jak wiecie to ja kocham zwierzątkę, no i mamy tutaj właśnie te misie taki kochane, mamy Ala Hedwigę. Mamy kota, też dużo skleperek lubi koty. I mamy przede wszystkim, słuchajcie, szycu psa, którego moi rodzice mają. Właściwie teraz mają czarno-białego, ale wcześniej, jak mieliśmy, jak jeszcze ja mieszkałam w domu rodzinnym, to mieliśmy też szycu właśnie takiego brązowo-białego. Sparki się nazywał. Teraz mają psa o imieniu Szaki, więc sobie podobnie, ale no ja myślę, że gdzieś muszę im coś z nim zrobić. Chociażby, żeby gdzieś tam dodać jako element do jakiejś też scenki. No nie wiem, no muszę po prostu im coś z tym wymyślić, bo to jest małe, więc będę miała zagwostkę, ale no muszę. A sobie, może właśnie faktycznie jakąś salineczkę zrobię z tym mniejszym też na pamiątkę, jako że to będzie ten mój sparkuś, który dalej gdzieś tam jest w serduszku. Eee, no więc, no i oczywiście mam takie liski białe, właśnie takie śnieżne, piękne, też no strasznie mi się podobają. No i jeszcze mam innego pieska, tarasa się mojemu synkowi znowuż też podoba, no i jakieś ptaszki, no więc bardzo fajne elementy, ale ten tył na przykład tutaj jest chyba tak najbardziej ciekawy z tych co wam pokazywałam, mamy też taki a la carte, no w sumie nie wiem, co to jest, ale no ciekawie to wygląda, I też ta farba, ale jakoś to połączone razem ciekawie wygląda, to takie, jeszcze nie wiem do czego bym to użyła, ale podoba mi się to. No i ostatni arkusz z tymi elementami to są takie po prostu zimowe scenki i drzewka i domy, różne też właśnie te kule, jakieś takie jeziora, takie obrazki czy też mini wianki. O tu mamy jeszcze jakieś takie coś, te lampiony takie, więc no z tego też można fajne scenki sobie zbudować. A z tyłu no to taka jakby złożona kartka i potem rozłożona taka vintage'owa, no też takie mało urodziwe, więc no te tyły są typowo jakieś takie vintage'owe, natomiast tu mamy no całkiem zimowo, więc no mnie się tutaj głównie elementy podobają, no nie ukrywam, te tyły to mnie tak... Yy, może jak ktoś robi żurnale to by może się to przydało, ale mnie zdecydowanie podobają się po prostu te elementy. Yy. Także tak to wygląda. Jestem ciekawa czy kupiliście tą kolekcję czy wam się też podoba ta kolekcja. No ja Jestem zachwycona ogólnie rozwojem powiem wam szczerze. Bo mam wrażenie że co kolekcja to jest piękniejsza ostatnio. Widać że próbują eksperymentują nie właśnie nie są taką firmą gdzie Zawsze robią papiery takie, wiecie, jedne i te same, w sensie podobnie zbudowane, tylko kombinują, raz wypuszczają takie, raz jakieś dodatkowe rzeczy. Eee, widać, że eksperyment, eksperymentują, próbują, co się tam spodoba i, i nie boją się tego, więc to też doceniam, bo tak, nie wiem, czy to tylko ja zauważyłam, ale faktycznie te papiery na przestrzeniach lat się bardzo zmieniają eee, i... i i to myślę, że na plus, bo coraz ładniejsze są. Mam takie przynajmniej wrażenie. No ta kolekcja bardzo mi się podoba. no Szczerze mówię, że cieszę się, że ją wygrałam, bo myślałabym nad nią, chodziłaby za mną, bo to jest jedna z ostatnich nowości, która mi się naprawdę spodobała, a niekoniecznie na nią miałam, więc no, wyjątkowo przez to cieszę się z tej wygranej, że no ją mam, <laughs> mimo to. Mm, także jestem ciekawa właśnie, jak wam się podoba. Więc dajcie w sumie znać, czy właśnie tak jak mówię, kupowaliście ją, albo czy Wam się po prostu podoba, bo też możecie być z tych, że Wam się podoba, ale już nie kupujecie, bo brakuje miejsca, albo trzeba przerobić to, co się ma. Więc tutaj jeszcze raz dziękuję za to, że mogłam te paczuszki otrzymać. Jest mi bardzo miło i teraz czas tylko tworzyć, pociąć je, coś z tego fajnego stworzyć. No i to, to ja myślę, że zostawię faktycznie sobie bardziej na zimę i coś zimą podziałam. Może ewentualnie właśnie z maski, z tego będę korzystać troszeczkę wcześniej, ale jeżeli chodzi o same papiery, to raczej już później zimą po świętach, bo teraz bym chciała wejść w ten temat taki świąteczny niedługo. A zimę sobie zostawić jeszcze na poświętach, nie? No, także tak to wygląda. takie mam plany. No, na albumik taki zimowy. Chociażby taki mały sobie zrobić, 15 na 15, ale no, mam ochotę. No. Więc to tyle na dzisiaj w tym filmiku. Żegnam się już z Wami. I wypatrujcie kolejnych filmów. Pa! pa.